Siemano, siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem strasznie chory, coś mnie po prostu wzięło, jestem chory, więc widzowie, jak będziecie mi rzucić zdrówka, będzie mi bardzo dobrze. A najlepiej to po prostu będzie, jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Patrzcie, ja przygotowałem sobie coś takiego, że tutaj wyskakuje taki napis z subskrypcją. I on już się tutaj pojawia zawsze co film, ale dzisiaj pojawia się wyjątkowo, ponieważ ja tym palcem klikam, żeby on się pojawił. Uwaga, uwaga, pojawia się i teraz pum. Zostaw suba, zostaw lajka. Widzowie, tutaj możecie zostawić, znaczy tam troszkę niżej. Zostawić suba i zostawić lajka, wtedy na pewno szybciej wyzdrowieję, bo nie jest najlepiej i ciągle mam katar. Ale nic mnie nie powstrzyma przed tym, żeby pójść na wyprawę w Minecraft. Oczywiście łzawią mi oczy, wszystko mi łzawie, już mam dość tej choroby. Z tego też powodu przybyłem do tego laboratorium tutaj, ponieważ to górne jeszcze nie jest skończone, a ja akurat muszę zrobić podkę na niewidzialność, tylko na widzenie w ciemności. Dlaczego to jest tak rozwalone? I co to jest? Przecież tego tutaj nie było. Ja nie mogę, dobra, nie wiem kto to zrobił. Ale ja na szczęście pamiętam, jak zrobić podkę na widzenie w ciemności, więc szybko ją sobie machniemy, tylko... O, nie mam tylko jednego water tego. A nie, dobra, jest więcej, dobra, zrobimy więcej, świetnie. Więc ładujemy tu, ładujemy brodawę, następnie ładujemy to i będziemy mieli, a jeszcze będziemy musieli tego mieć. No i dzięki temu będziemy mieli podkę na widzenie w ciemności. Dlaczego widzenie w ciemności? Dlatego, że w tej jaskini jest tam, raczej w jaskini, Boże, w jakiej jaskini? W świątyni. Ja już jest przez chorobę, ja po prostu jedno myślę, drugie mówię, to jest masakra. W tej świątyni Herobrine'a tam jest dosyć ciemno, więc przydałaby się podka na widzenie w ciemności po to, żeby właśnie więcej widzieć. Po to, że jak tam pójdziemy, to żebyśmy zobaczyli rzeczy może, których wcześniej nie widzieliśmy. Ten katar mnie wykończy. Dobra, więc prawie zrobiliśmy podkę, pozostało nam już tylko ją wzmocnić, mamy Night Vision, więc możemy lecieć zaraz na, prawda, wyprawę. Polecimy sobie do tej właśnie świątyni, jest akurat dzień, więc wykorzystamy to akurat, że jest dzień. Polecimy tam, poszukamy rzeczy, których jeszcze może nie zauważyliśmy, no bo tak jak wiecie, musimy szukać tak zwanych kryształów wymiaru, one się tak nazywają. To, co włożyliśmy tam na ostatnim odcinku do tych właśnie, tego miejsca tam w tej świątyni, więc tam musimy takie rzeczy ogarnąć. Ja sobie cofnę się jeszcze po zbroję, tak żeby być w razie czego przygotowanym na ewentualnego fajta. Tylko dlaczego tutaj mam w ogóle dziurę? Co tu się wydarzyło? Halo? Co tu się kurczę dzieje? Czekaj. Ja muszę elytrę mieć. Dokąd to tutaj? Dlaczego ja tu mam taką dziurę? Ej, kto mi tutaj taką dziurę zrobił? Dobra, nie podoba mi się to. No, ale dobra, będę musiał ją naprawić później. I w ogóle nie widać, ona jest tam gdzieś wyżej jakby. Dziwne to jest. Dobra, bierzemy sobie naszą, prawda, zbroję. Aha, tego nie założę, bo mam elytrę. Dobra, zakładamy to, to założymy sobie zaraz, jak będziemy na miejscu. Mamy 44 fajerwerki, to powinno nam starczyć. Więc lecimy na wyprawę, jest dzień, więc, że tak powiem, ładujemy się w stronę tej świątyni. Plan jest prosty, szukamy rzeczy, których jeszcze nie znaleźliśmy, bo nie wierzę w to, że takich rzeczy nie ma. I wydaje mi się, że całkiem możliwe, tak przeczuwam, że wiele rzeczy, które potrzebujemy, czyli m.in. te kryształy wymiaru, prawdopodobnie będą jeszcze w tej świątyni. Nie wierzę w to, że tam nie będzie więcej tych kryształów niż to, co już znaleźliśmy. Wydaje mi się, że całkiem sporo może ich tam być ukrytych, a bardzo wiele będzie trzeba szukać w jakiś inny sposób. Nie wiem, będziemy szukać na to wszystko rozwiązania, więc lecimy po prostu do świątyni. Tutaj, o, już dolatujemy sobie do niej na spokojnie, więc elegancko. Mamy czas, cały dzień na to, żeby to ogarnąć. Jak będzie noc, musimy się gdzieś przespać, więc będę musiał gdzieś jakieś łóżko ogarnąć, bo wełny nie mam, ale tam jest wełna chyba na tych, więc weźmiemy sobie wełnę i zrobimy sobie łóżko, jak będzie trzeba. Dobra, dolatujemy do świątyni, teraz już można wlatywać do środka, więc jest git, jest wybity. Idziemy na tą, na górę, na tą, jak to się nazywa, na... tą halę główną koło tego portalu, nie wiem jak to nazwać w ogóle, no wydaje mi się, że tak to możemy nazwać. Tu niestety są te stwory, no i ciężko tutaj zauważyć cokolwiek innego, co by tu miało być. To dalej jest takie, jakie było. Tutaj znaleźliśmy ostatnio te kryształy wykresu, które włożyliśmy tam do środka, to były 4. Szkoda, że je włożyliśmy, bo już bym przynajmniej mógł wam pokazywać, jak one wyglądają, a tak dalej ich nie mamy. Tutaj, że tak powiem, nic nie ma. Tu się dało wejść w ogóle od zewnątrz, ale to było tak zakamuflowane, że w sumie to nie pomyślałbym, żeby tu wchodzić, szczerze mówiąc. No ale faktycznie dało się, ej, szczerze? Wow, jak to poukrywane jest, ciekawie. No i co? No i musimy szukać jakichś rzeczy tutaj wokół tego całego, jakby to powiedzieć, miejsca. Tylko szczerze, totalnie nie mam pojęcia, gdzie mamy szukać. Więc myślę, że zaczniemy od tego, żeby przejrzeć... Nie wiem, czy chce mi się przeglądać te kopuły? Ja ostatnio przeglądałem z Pawłem. I tam w ogóle nic nie było w większości, znaczy we wszystkich, które sprawdziliśmy nie było, ale nie sprawdziliśmy wszystkich, ale w większości nic nie ma. A reszty nie wiemy, czy tam coś jest. Wiecie, co jest najgorsze? Że właśnie się robi noc. Ja nie wiem, to jest... Ja przyszedłem pod koniec dnia, ja muszę się stąd ewakuować i idziemy się gdzieś przespać. Muszę znaleźć jakieś owce, to jest teraz najważniejsze, bo muszę się przespać, żeby wrócić tam w ciągu dnia, bo w nocy ponoć mam się tam nie zbliżać. O, dobra, jest tam, więc zabijmy ją, dobra, elegancko. Potrzebujemy jeszcze dwie, jeszcze dwie. Czy tu gdzieś będą jakieś owce? Proszę o owce, dobra, jest kolejna owca.
Więc załatwmy. O, są dwie, dobra, świetnie, świetnie. Mamy kolejne dwie owce. Jest git, nawet mięso mamy fajnie ugrzane. Więc lecimy sobie jeszcze po drewno i robimy sobie łóżko i wracamy tam z powrotem, bo... Ej, co jest? Tak się zlokowałem, nie mogłem wstać na nogi. Czy to nam starczy? To nam powinno starczyć. Tak, na pewno nam to starczy. Więc stawiamy tak, stawiamy tu. Dobra, myk, 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 myk. Dobra, pyk, idziemy spać. I wracamy do świątyni. Dobra, noc minęła, lecimy w to świątyni w takim razie. Ja niestety co chwilę muszę robić cięcia po to, żeby po prostu wydmuchać nos. Po prostu mnie to tak męczy. Nie wiem, katar jest najgorszą rzeczą, jaka może się trafić, jeśli chodzi o chorobę, naprawdę. Jest najbardziej uciążliwa, najbardziej męcząca. Wracamy z powrotem do tej świątyni. Może coś tu odnajdziemy nowego. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że kluczem może być tutaj cała ta hala główna. Chociaż tam wydaje się być bardzo pusto, ale wydaje mi się, że tam nie może być tak pusto, no serio, nie wierzę w to. Chyba, że właśnie, tu ostatnio sprawdzaliśmy, ale tu nic nie było w sumie. No raz, zleśmy sobie niżej, wydaje mi się, że... Nie no, tu nic nie ma, chyba, że... Nie no, dołu nie sprawdziliśmy w sumie. Ej, sprawdźmy dół. Tylko dół to jest tutaj taki... Taki jednakowy, bo patrz, szybko sobie go przelecę. Tutaj, na prawo lecimy. I wszędzie to wygląda tak samo, ta świątynia jest strasznie taka jednakowa. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że prawie nic nie ma, nie? To wszystko jest identyczne. Dobra, zaraz mi się skończą fajerwerki, nie mogę tak latać co chwilę. Dobra, polećmy. Pójdźmy tam na górę, pójdźmy na górę. Wydaje mi się, że to koło portalu coś będzie. Albo jeszcze zbadajmy jeszcze raz. O kurczę, tu jest zamurowane w ogóle przejście. Ej, co jest? A z drugiej strony też tak jest zamurowane? Dobra, wykorzystam jedną fajerwerkę. Jedna fajerwerka, myk, myk, myk. Nie, z drugiej strony nie, dlaczego tam jest tak zamurowane? Ej, nie rozumiem tego, dobra. To by mogło dawać nam jakiś znak w takim razie, że tam jest coś, co jest dla nas ważne w miarę, więc zobaczmy. O, patrzcie jak dostałem. Czy tu jest zamurowane? Tu jest zamurowane. I to jest tutaj, gdzie znaleźliśmy coś ostatnio. I tu jest zamurowane, nie da się zejść na dół. Bo tu powinny być schody, jeżeli dobrze myślę. I są schody! Ej, dobra, czyli są zamurowane w niektórym miejscu schody. Dobra, tu są zamurowane. I z drugiej, i tu są zamurowane. Więc tu, czy tu coś jest ważnego? Czekajcie, sprawdźmy po tej stronie. Te kości nie potrzebuję, wyjdźmy sobie tutaj. Dobra, wychodzimy. O, rozwalmy to, dobra. Wychodzimy tutaj, myk, myk, myk. Dobra, i teraz czy tu coś jest? Ej, to wygląda bardzo podobnie do tamtego, szczerze mówiąc. Ale nic tutaj nie widzę takiego ważnego. Tutaj, poza tym, że mnie jakiś pająk chce tutaj naładować. Dobra, dostałeś w dziąsło i klękłeś. Dobra, tutaj nic nie ma, wydaje mi się. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz to miejsce, w którym byliśmy. Może tutaj. Bo najgorsze są te moby, nie? Zostawcie mnie w spokoju. Zostaw mnie, aj. Dobra, nie, dobra, wychodzę na górę, żeby tutaj, bo one, nie, one będą za mną lazły. Dobra, no co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Halo? Halo? Skąd on mnie bił? Co ty gadasz, że mnie bił przez to? Ale to było niesprawiedliwe, ja go nie widziałem nawet. To są jakaś magia, czy coś mnie tu powstrzymuje, żeby tu iść? Nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, wyjdźmy tu na górę. Tutaj, no nie, no jakiś balkon tu jest tylko. A i tu są te sztandary, czekaj, a nie, to z tamtej strony tylko były też ten, no tak. Ej, dobra, dziwne, już nie wiem gdzie mam totalnie iść, nie? Więc nie wiem, tutaj mamy jakieś, są... Ej, tu coś jest za tym? Ej, tam się da wyjść? Dobra, czekajcie, rozwalmy to po prostu. Dobra. Okej, dobra. Dobra, mamy coś, co wydaje mi się, że może być ważne. Dobra, zobaczmy, to jest jakaś książka. Legenda ta prawdą, co uczy powoli, by być cierpliwym, nie dać się złej woli. Na północnym wschodzie dziś zatopiony, kiedyś na falach pływał szalony. W nim skarby małe, średnie i duże, lecz najważniejsze skrywa jak burze. Szukajcie więc światła w ciemnym tunelu, chociaż nie wraca z ciemności wielu. To, co szukacie, pod nosem macie, więc nadaremno dalej szukacie. Dziś pełne barwy, a gdy się spełni, świat czarno-biały jak księżyc w pełni. Kluczem są świece w czerwieni krwistej. Co trzeba zrobić, to oczywiste. Znajdź to, co pozornie jest tylko drogą. Tylko wybrani znaleźć to mogą. Co jest? Co to jest za wiersz w ogóle, ty? Dobra, przeanalizujmy sobie go na spokojnie. Legenda ta prawdą, co uczy powoli, by być cierpliwym, nie dać się złej woli. Dobra, tutaj z tego nic nie wiem. Na północnym wschodzie dziś zatopiony, kiedyś na falach pływał szalony. Czy tu chodzi o statek, który jest zatopiony na północnym wschodzie? Ej, dobra, sprawdźmy to, mogę zabrać... Ej, nie mogę zabrać tej książki! Aha, dobra, czyli ta książka musi tu zostać. Dobra, to jest bardzo ważne, że nie możemy tej książki zabrać. Jest tutaj zablokowana, okej. Na północnym wschodzie. Czyli teraz czekajcie, zobaczmy w takim razie, gdzie jest północny wschód. Tam jest wschód. Tam jest...
tam jest południe, tam, czyli w tamtą stronę. Dobra, czyli musimy tam lecieć. Mi się fajerwerki zaraz skończą, jak ja do domu wrócę. Dobra, oszczędzajmy sobie fajerwerki. Szukajmy zatopionego statku. Czy jest gdzieś zatopiony statek? O, tam jest zatopiony statek. Jest tu zatopiony statek. Dobra, git. Czy to chodzi o ten statek? Czy gdzieś dalej ma płynę? No, na pewno to chodzi o jakiś inny statek. Nie wierzę w to, że my po prostu jedną fajerwerkę zużyjemy i akurat dolecimy do statku, do którego trzeba. Na szczęście ja mam ten hełm do pływania, to jest mega dobre. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Są skarby. To chyba są te skarby duże, jak mi się wydaje. Albo średnie, na pewno nie małe. Dobra, tu jest skrzynka, zobaczmy. O! No to raczej będą te małe skarby. Małe, średnie i duże. Dobra, wydaje mi się, że... No nie no, skoro... O! Ty! Co jest? Tu. Dobra. Prawie już zginąłem. Pochodnie sobie weźmy, żeby cokolwiek widzieć. Dobra, tu zdobyliśmy co? Tu jest... Tu wiem, że jest jeszcze jedna skrzynka. Tu pewnie będzie... Jest mapa, no... Klucz! Okej. Dobra, to mi się wydaje, że to będzie właśnie ten... To raczej będzie skarb duży, tak mi się wydaje. Czyli na północnym wschodzie tam było coś... na północnym wschodzie kiedyś... dziś zatopiony, coś takiego? Coś tam pływał szalony... No i tam skarby małe, średnie i duże, coś takiego. To mi się wydaje, że będą małe. Te diamenty, czy tam nie diamenty, to żelazo, to będzie średnie i emeraldy, a to będzie duże. I teraz musimy chyba pójść w miejsce, do którego prowadzi ta mapa, tak mi się wydaje. W sensie to by było całkiem logiczne. Ja niestety, kurczę, nie mam jak dopłynąć gdziekolwiek, więc może zróbmy tak. Czy ja mogę popłynąć? Czekajcie. No proszę, o dobra, o udało się, zmarnowałem dwie, ale udało się. Dolecimy sobie tutaj i zrobimy sobie łódkę, tak żeby płynąć, bo ja nie wiem, w którą stronę to ma w ogóle... O, czekajcie, gdzieś jesteśmy w miarę blisko. Dobra, weźmy to. Zróbmy sobie łódeczkę w takim razie, łódka się nam przyda. Myk, dobra, tu. Świetnie. I jesteśmy gotowi na to, żeby wlecieć w wyprawę. Tylko teraz tak, to my jesteśmy w lewym górnym rogu, więc musimy iść na południowy wschód. Czyli musimy iść, tam jest wschód, tak? Jak dobrze myślę? Tak, i tam, czyli musimy iść w tamtą stronę. Dobra, no to płyniemy tam w takim razie. Mam nadzieję, że znajdziemy to, co mamy znaleźć, czyli jakiś skarb, prawdopodobnie duży. Tylko totalnie nie wiem, co to ma być za skarb, ale to się nazywa klucz, ta mapa, więc wydaje mi się, że ta mapa może być kluczem do wielkiego skarbu. No, widzowie, tutaj, że tak powiem, taka piracka przygoda się nam zapowiada trochę, bym powiedział, no więc musimy lecieć w tamtą stronę. Ciekawe, do czego nas to zaprowadzi. Czekaj, czy ja już widzę, gdzie to jest? Nie, to mi trochę zajmie, na pewno mi to trochę zajmie. No więc lecimy w tamtą stronę i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, słuchajcie, dopływam do jakiegoś brzegu i to właśnie tutaj gdzieś musi być ten skarb, bo tutaj jest to, dobra, tutaj, to będzie gdzieś na tej plaży. Dobra, jestem mega ciekaw, co to będzie za skarb, nie? Bo jeżeli to będzie coś normalnego, no to nie wiem, to na pewno nie będzie duży skarb, no ale... Mi się wydaje, że to powinien być jakiś klucz do otworzenia jakichś drzwi gdzieś, tak mi się wydaje, to tak powinno być. No przynajmniej tak się nazywa się mapa, też klucz, nie? No to tak powinno być, tak mi się wydaje, no ale zobaczymy. To musi być gdzieś tutaj, w tym miejscu. Dobra, jesteśmy równo nad tym. Ja mam taką taktykę, ja wiem, jak to sprawdzić, żeby od razu znaleźć. Więc uwaga, sprawdzę to tą taktyką. Czekajcie, gdzie są te? Tu... Dobra, to musi być tutaj, dokładnie w tym miejscu. Jesteśmy na tym bloku. To tutaj. No, jestem mistrzem. Naprawdę? To jest ten wielki skarb? Żelazo, dwa diamenty i reszta jakichś śmiesznych rzeczy? Jakieś upieczone, prawda, ryby? I serce oceanu, to jest to? Ja nawet tego nie chcę, to jest mi totalnie niepotrzebne, wywalam takie rzeczy. To wywalam, dobra, już zabierzmy to, jak już to znalazłem, to szkoda byłoby to tu zostawić. Ale szczerze, beznadzieja totalna, ta mapa to jest jakiś żart. Dobra, za co ja to mam włożyć ten piasek, bo ja chcę stąd wyjść. A dobra, wychodzę stąd normalnie, tak, o, wylatuję, albo nawet nie wylatuję, tak robimy. Dobra. Ej, nie wiem, o co chodzi z tym skarbem, to jest jakiś dramat, przecież to jest jakiś, nie wiem, to jest jakieś gówno, ty. Przecież znalazłem mapę, która miała mnie prowadzić do klucza, a zaprowadziła mnie do zwykłego skarbu. Bez sensu.